cięcie. I znowu plik nowy trzeba było robić. Te stare gry naprawdę mają fajny klimat czasami. Tak pierwotnie jak ściągnąłem sobie tą grę, to nie wiedziałem w ogóle, czy ona się nadaje do czegokolwiek. Widać, nadaje się. No i też sporo z was dopomina się, żebym częściej to nagrywał. Ale to różnie bywa z tą możliwością nagrywania częstszego. Zgarniamy łopatę i zasadniczo wychodzimy. Nie sądzę, żeby tam było coś dalej, co można by w tej chwili zrobić. Nieważne, idziemy. Tak, skamieniały las. A raczej chore miejsce. Chciałem zobaczyć na zegarek. Aha. To w zasadzie nie ma co tam iść dalej. Tutaj właśnie. A może się tamtą dźwignię szarpnąć? W tym drugim pomieszczeniu? A co, szarpnę. Zobaczymy, co się stanie. Wygląda jak centrum sterowania. Ciągniemy za dźwigienkę. Nic chyba się nie stało. Może generator nie jest włączony. Bardzo możliwe. A to co? Coś tu można. Don't touch the buttons until you've read the flight manual and been properly cleared. Nie dotykaj żadnych guzików, dopóki nie przeczytałeś instrukcji lotu. It would be unwise to press any button before reading the owner's manual. Że byłoby niezbyt mądre, gdybym wciskał jakiekolwiek guziki bez czytania właśnie podręcznika, czy tam jakiejś instrukcji. Słuchaj, Norysiu, trzeba znaleźć instrukcję w takim razie. Żebyś miał co poczytać. A tymczasem, borem lasem, wracamy. Tu, tak? Dobra. Znowu czekamy. O, już, dobrze. Dobra, godzina. Nienawidzę się spóźniać. Tak osobiście. Mówię to śmiertelnie poważnie. No nie wiem, co by tu jeszcze zrobić. No, wspaniała muzyczka. A propos, kurczę, właśnie tak sobie przypomniałem, bo ostatnio właśnie puszczałem Pink Floyd podczas nagrywania
Half-Life'a. I tak sobie pomyślałem, może kiedyś zrobię jakiś taki właśnie klip z muzyką disco lat 80. Po prostu jest mistrzowska i po prostu klimat tej gry i Mike Dawson ze swoimi wąsami i fryzurą fantastycznie pasują właśnie do muzyki z lat 80. Od razu zapraszam w takim razie, jak obejrzycie do końca ten film, oczywiście wpiszcie sobie w wyszukiwarkę na YouTubie Colder Than Ice i to będzie jeden z wielkich przebojów, normalnie po prostu mistrzostwo świata. Dobra, mamy pistolet. No nie wiem, tu po prostu nie ma nic do zrobienia już więcej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Można by stąd jeszcze łopatą się zacząć gdzieś na cmentarz, ale po co? Godzina. Dawaj, że ten zegarek, kurde. Klikam i klikam i nic. 5:21, no to idziemy. Zaraz będzie 6:00. Przyjdzie nasz sąsiad. Panie sąsiedzie, jak ci się wiedzie? Taki wiersz znowu ułożyłem, prawda? No, on gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj będzie. Dobra. Szybciej, z tym czasem 37. 38. Jak ten czas leci, kurczę. Jest trzecia czy piąta? Szczerze mówiąc, nie wiem. Wcisnę literkę ty. Ona przyspiesza trochę czas. A, to jest to była trzecia. Dobra, mam jeszcze 2 godziny. Idź tu Mike Dawson. Tylko no nie wiem, no po co mam iść na ten cmentarz, skoro nie mam żadnych informacji. Ja tak jak mówiłem, w tej grze nawet jeżeli na coś się trafi przez przypadek, to i tak to nie zadziała, dopóki wcześniej się nie dostało informacji na ten temat. Czyli tak, najpierw trzeba dostać informację, że na przykład w bagażniku leży ten, no, to właśnie, łom, nie? Jak nie najedzie się wykrzyknikiem na bagażnik i on tam po prostu nie zajrzy, to będzie miał wrażenie, że po prostu tam nic nie ma i jak się drugi raz kliknie, to on po prostu zamknie ten bagażnik, a nie wyciągnie łom. Dobra. Gdzieś ta łopatka. Mamy łopatę. Kop tu. Kopię. Fantastycznie. No nic, znalazł tylko trumnę i nic ciekawego. Fantastycznie, dokopałeś się do trumny. No i znowu filmik przerywa. A w zasadzie nie filmik, tylko dźwięk.